Witam serdecznie. Przewrotny tytuł Zapach pieniędzy. No jestem tym nieodosobnionym, myślę, przypadkiem osoby, która po 16 latach pracy w korporacji porzuciła pracę najemną. Były to różne firmy. Pracowałam i nawet w instytucjach finansowych. W instytucjach, przepraszam, administracji publicznej. Pracowałam w Ministerstwie Gospodarki. Pracowałam w konsulacie w Mediolanie. Pracowałam w wydawnictwie, w marketingu. Na koniec właśnie pracowałam w Ideabanku, czyli w instytucji finansowej, ale jakby nie w jakiejś branży, nie w departamentach, które zajmowały się finansami, tylko tam promowałam małe polskie przedsiębiorstwa. Taki był program Idea Banku Duma Przedsiębiorcy, gdzie, nie wiem czy widzieliście, fajny, który polegał na właśnie promocji małych firm. Przejrzałam tych firm naprawdę setki, obserwując małych, młodych, odważnych ludzi, którzy no naprawdę z różnymi pomysłami, fajnymi i mniej fajnymi, działali na tym rynku. I no na pewno analiza takich success story strasznie pomaga przy wyborze swojej roli, swojego miejsca. Dlatego też postanowiłam wybrać wolność. Stwierdziłam, że życie jest za krótkie, żeby obserwować tylko fajne historie, tylko warto takie fajne historie potworzyć. I w kwietniu zeszłego roku, więc stosunkowo niedawno, otworzyłam wspólnie z przyjaciółmi, bo dużo, dużo, dużo pomocy tutaj było ze strony przyjaciół, perfumerię na ulicy Mokotowskiej, którą nazwałam Mo61. Złośliwi koledzy mówią, że to dlatego Mo61, bo nazywam się Monika i jestem z 61. Nie jestem z 61, nie mam jeszcze 50 lat. Natomiast bo jesteśmy na Mokotowskiej. Znaczy tutaj wszystko jakby układało się w ten sposób, że znalazłam fajny lokal za pomocą koleżanek i udało się rzeczywiście zdobyć to ważne miejsce na mapie Warszawy. Tworzyłam markę modową w bardzo takiej ciężkiej branży, jaką jest branża urodowa, bo naprawdę jest gigantyczna konkurencja. Ja akurat tej konkurencji nie miałam, gdyż otworzyłam perfumerię inną niż wszystkie. Perfumerię, w której każdy może przyjść i stworzyć swoje własne perfumy. Wszyscy zastanawiają się, jak to się dzieje, jak to można, czy nie będąc jakimś fantastycznym nosem, można stworzyć sobie perfumy, jak to każdy może to zrobić. Można, bo no właśnie dlaczego. Od lat się interesowałam perfumiarstwem. Jak ostatnio przeglądałam swoją toaletkę, to rzeczywiście ma to znamiona choroby psychicznej, bo rzeczywiście za dużo jest tych butelek sprzed wielu lat, takich właśnie niszowych. Byłam po kilku oczywiście takich amatorskich kursach we Francji i zawsze mnie po prostu ten temat pasjonował, ale jednak od pasji do takiego profesjonalizmu daleka droga. Ale nie taka daleka, bo okazało się, że właśnie trzeba pojechać do Grasse, do miejsca, gdzie się to wszystko zaczęło. Nie wiem, czy znacie te obrazki, na pewno znacie. Jest to południe Francji, tam naprawdę w Grasse takie są plantacje i rzeczywiście jest to absolutna mekka świata perfumiarskiego. Są tam kilka jest takich wielkich fabryk produkujących te ingredienty. Są to fabryki pozyskujące ingredienty z natury, czyli z przyrody. Są też fabryki chemiczne. Wszystko to jest w rękach w ogóle kilku rodzin tak naprawdę. Są to fabryki z XVIII wieku, które pamiętają, jeżeli nie byłaby to fikcja literacka, to co się działo w książce i w filmie Pachnidło. Na nas często mówią Pachnidło na Mokotowskiej. Nawet przychodzą pytając się, czy na górze mamy kadzi z dziewicami. Więc nie mamy kadzi z dziewicami, co więcej żadna dziewica u nas nie pracuje. Ale zdecydowanie jest ten charakter... Przepraszam. W każdym razie jest ten charakter starej manufaktury. Udało nam się jakby pozyskać naprawdę strasznie fajne surowce. I Artur prosił, żebym przyszła dzisiaj i powiedziała, na czym oparłam biznes, który wypalił. No, mogę powiedzieć, wypalił od pierwszego miesiąca. Po prostu wiedziałam, że wypalił, bo naprawdę było ogromne zainteresowanie klientów.
No, w takich okresach jak grudzień czy w lutym no, jest kolejka pod sklepem, więc naprawdę no, jakby bardzo się z tego cieszymy i widzimy, że każdy chce sobie stworzyć te swoje własne perfumy. Tak jak powiedziałam, najważniejszy był super produkt. Zależało mi, żeby właśnie ten wybór jeszcze ulicy Mokotowskiej, taki designerski sznyt dla nowego brandu, bardzo ważny, usytuowanie się pomiędzy fajnymi projektantami polskimi. To już też dużo dało z punktu widzenia prasy, która potencjalnie ma o nas pisać. Piszą, bo jest to fajny content, po prostu każdy może przyjść i te perfumy sobie zrobić, popróbować, czy fajnie, czy nie fajnie opisać swoje wrażenia. Budując całe MO, oparłam się na kilku bardzo modnych trendach. Pierwszy to jest personalizacja. Jest on prawie tak modny jak gluten i startup. Takie najmodniejsze ostatnio terminy. Więc rzeczywiście personalizacja, no chodzi o to, żeby po prostu przyjść i muszę wam powiedzieć, jak wygląda taka wizyta u nas. Zatem przychodzi pan albo pani, bardzo często pan, w ogóle bardzo nas to zdziwiło i jakie będziemy mieć zainteresowanie ze strony mężczyzn. Kupują oczywiście prezenty, bo mamy takie fajne vouchery podarunkowe, które okazały się super pomysłem biznesowym. Natomiast przede wszystkim też przychodzą, żeby sobie dobrać perfumy. Przychodzi kobieta i operuje markami, że ona lubi takie i takie. Przychodzi mężczyzna i on doskonale wie, co on lubi, bo czyta etykiety, czyta w internecie, z czego składa się jego ulubiony zapach i mówi, że chce perfumy na bazie patchouli z nutą bergamotki i kadzidła, więc naprawdę wiedzą panowie, czego chcą i słuchajcie, były takie miesiące, kiedy robiliśmy podliczenia, że mężczyzn było 40%, więc w ogóle otwierając to nie spodziewałam się takiego, a w ogóle faceci jeszcze lubią sobie samemu coś zrobić. No, to jest ten drugi trend, na którym oparliśmy nasze działania, czyli no, do it yourself. Przychodzi pan, wybiera składniki, sam sobie zrobił te perfumy, po prostu Adam Słodowy i jest z tego dumny. Kobiety też oczywiście lubią pomieszać, bo takie jest nasze hasło, przyjdź na mnie. Mieszaj. Więc mieszają, staramy się, żeby każda receptura, nie staramy się, tylko absolutnie każda receptura jest zapisywana w takiej wielkiej księdze. No i tutaj postanowiłam tak właśnie na przekór całej digitalizacji świata przejść na taką stronę analogową. Bardzo długo szukałam maszyny do pisania, która była na poprzednim slajdzie, która właśnie, no, oczywiście tysiąc razy łatwiej byłoby na drukarce laserowej bzykać te, drukować cały czas te etykiety i naklejać. Nie, etykiety są dla nas bardzo drogie, bo bardzo porządnie je drukujemy specjalną technologią, żeby alkohol ich nie niszczył. Mimo to nasi pracownicy potrafią po 3 zużyć, zanim na maszynie dobrze wypiszą równo nazwę, ale strasznie nam zależy na tej całej otoczce takiej po prostu rzemieślniczej. No to samo projektowanie, to, że ktoś może przyjść i to zrobić, jest naprawdę dla klientów ważne. Staramy się, żeby udało nam się otworzyć w grudniu, czyli po 7 miesiącach drugie MO w Krakowie przy rynku. Gdzie absolutnie celujemy w turystów. Dopiero jest to, mamy taką ciekawostkę, jakby naprawdę takich konceptów na świecie jest policzyć można na palcach dwóch rąk, więc jest to taki nasz koncept autorski. Był on bardzo odważny, ale no, mamy no, sprzedanych ponad 5000 perfum w ciągu 10 miesięcy, więc jednak no, spotkał się z zainteresowaniem. Był odważny, ale jak wierzyłam w niego w 100%, bo no, sama myśląc o takim koncepcie wiedziałam, że wejdę do niego i kupię 7 butelek perfum. Więc no, tak przychodzą i kupują, więc naprawdę podoba się. Jeżeli chodzi o marketing, no wiadomo, że trzeba taki koncept wypromować, tym bardziej, że jest to coś nowego, ale z racji kontentu, to też strasznie, strasznie ważne, że jest to tak ciekawy produkt, że po prostu wszyscy chcą o nim pisać. Chcą pisać, chcą nagrywać w jakieś programy telewizyjne, więc każda gwiazda może sobie zrobić własny zapach, więc jest to taki nośny temat, więc ten marketing jest rzeczywiście ułatwiony. Nie chcę też odbierać sobie ciężkiej pracy, którą włożyłam, próbując no,
jakoś tą rozszerzyć tą wieść o naszym koncepcie. Na pewno media społecznościowe, no to jest social media tutaj bardzo pomogły. Facebook mniej, Instagram absolutnie króluje w tym temacie, szczególnie jeżeli jest to taki temat modowo-urodowy, absolutnie tutaj no jest wspaniały Instagram. Jeżeli chodzi o finansowanie, to jest taki temat, który pewnie jest no bardzo ważny, jeżeli nie najważniejszy. Po tych 16 latach tej korporacji obiecałam sobie, że już nigdy nie będę nic musiała. I naprawdę się udało. Ja naprawdę nie muszę rano wstawać, wstaję, bo chcę. To jest, no przepraszam, że tak się z Wami dzielę moją radością, ale jest to ogromna radość. Mogę sobie pojechać na wakacje, kiedy chcę. Dlatego jestem na takim etapie rozwoju MO, że marzę oczywiście o MO za granicą i na pewno to będzie kolejny etap. Bo po prostu chciałabym mieć firmę, która jest znana wszędzie. Pytanie, czy powinnam teraz dostać jakiś duży zastrzyk pieniędzy, żeby zrobić z tego MO naprawdę markę rozpoznawalną w całej Polsce? Być może tak, ale tak strasznie sobie cenię to, że w styczniu podjęłam decyzję, że pojadę do Tajlandii i nie tyle co zamykam firmę, ale obniżam target, który zawsze mi był dawany, to ja sobie go obniżam i może w styczniu nie będę musiała tyle zarobić, nie będę tyle potrzebowała po obfitym grudniu i po prostu jadę do tej Tajlandii, więc to jest może taki mało ambitny biznesowo plan, ale no, po 16 latach pracy w korporacji oraz przy dwójce dzieci myślę, że taki droga szczęścia. Dziękuję.